Izabela Janachowska realizuje się nie tylko na gruncie prywatnym, ale i zawodowym. Ekspertka od ślubów przyznała, że nie byłoby to możliwe bez pomocy opiekunki. Gwiazda w rozmowie z tabloidem zdradziła, że niania jest już częścią ich rodziny. Izabela Janachowska w przeciwieństwie do innych celebrytek z rodzinnego showbiznesu, chętnie pokazuje swoją prywatność w sieci. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się rodzinnymi kadrami z luksusowych wakacji, prezentując przy tym starszego o 27 lat ukochanego i 3-letniego synka. Mimo że Janachowska romans z mediami rozpoczęła niemalże tak jak każda celebrytka, występem w Tańcu z Gwiazdami, to jednak występowała tam w roli instruktorki tańca. Z powodu problemów zdrowotnych, Iza zakończyła swoją przygodę z tańcem i skupiła się na karierze w telewizji. Na parkiet tanecznego show co prawda powróciła, ale już jako prowadząca. Janachowska chętnie poświęca się jednak swojej największej pasji, jaką jest organizowanie ślubów. Sama w 2014 roku stanęła na ślubnym kobiercu, a media zachwycały się bajecznym ślubem celebrytki. Widzowie mogli podziwiać ją w akcji m.in. w ślubach gwiazd czy sukniach ślubnych Izabeli Janachowskiej. Zapracowana gwiazda, by móc realizować się na gruncie zawodowym, musiała więc zatrudnić nianię, która pomaga jej w wychowaniu synka Christophera. Zabieranie dziecka do pracy nie wchodziło w grę, gdyż zdaniem Janachowskiej, to nie miejsce dla małych dzieci. Na opiekunkę zdecydowałam się, bo szybko wróciłam do pracy i sama nie dałabym rady. Dziś wiele pracujących mam wybiera takie rozwiązanie. Pracuję nad wieloma projektami, prowadzę kilka programów, często muszę więc wyjeżdżać, a plany, nawet w Warszawie, to nie miejsce dla dziecka, mówiła w rozmowie z Faktem. Z pomocą przyszła profesjonalna agencja opiekunek. Iza zdawała sobie bowiem sprawę, że nikt z polecenia nie wchodziłby w grę, bo jeśli niania jest dobra, to nikt nie chce jej oddać i się nią dzielić. Na szczęście Janachowskiej udało się odnaleźć kogoś godnego zaufania. Nianie zatrudniamy od prawie 2 lat. Znaleźliśmy ją w profesjonalnej agencji. Teraz jest prawie częścią naszej rodziny, a Christopher mówi do niej ciociu, mówiła w rozmowie z portalem.